Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Dzisiaj będzie trochę ciążowo, bo dostaję dużo pytań właśnie w temacie przygotowania do ciąży, prowadzenia ciąży przy keto czy przy low carbie oraz tego, jak to wszystko wygląda. Planuję taki kompleksowy kurs na ten temat, dlatego jeżeli interesuje Was ten temat i macie jakieś konkretne pytania, to dajcie proszę znać w komentarzu, co Was szczególnie interesuje. A dzisiaj tak luźno porozmawiamy sobie o tym, ile ja przytyłam w ciąży, bo jest to moja trzecia ciąża, ale pierwsza taka na low carb, po tym jak kilka lat byłam na keto. Ale też chcę Wam powiedzieć o takiej mega ważnej rzeczy właśnie na koniec, związana z ciążą, z tyciem w ciąży i nie tylko. Także zapraszam na odcinek. Moi drodzy, jestem w tym momencie w trzeciej ciąży, tak naprawdę już w 40 tygodniu blisko rozwiązania, więc pewnie sytuacja się już bardzo nie zmieni. Natomiast pierwsza moja ciąża była już ponad 8 lat temu, druga 6 lat temu, więc też jest to trochę różnica czasu. W tym momencie mam 31 lat, więc jakby ta ostatnia ciąża jest już po 30, powiedziałabym. I widzę spore różnice w porównaniu do tego, jak jakby przebiegała ta moja ciąża, przebiegały moje ciąże wcześniej. Jeżeli chodzi o to, ile przytyłam, to w tym momencie przytyłam niecałe 12 kg i szczerze mówiąc jest to praktycznie tyle samo, co w pozostałych dwóch ciążach. Natomiast te ciąże wyglądają jakby inaczej i myślę, że to warto zauważyć. Ja będąc w pierwszej i drugiej ciąży byłam bardzo aktywna fizycznie. Wtedy nie pracowałam tak dużo jako dietetyk, a jako szkoleniowiec i instruktor fitness. Więc prowadziłam szkolenia, prowadziłam zajęcia w klubach fitness i naprawdę byłam dużo bardziej aktywna fizycznie, bo aktywna zawodowo to myślę, że jestem podobnie albo i bardziej teraz. Natomiast jednak ta aktywność fizyczna była wtedy dużo większa, więc jakby to, że teraz nie przytyłam więcej, to dla mnie było dużym plusem. I w sumie ogólnie nie uważam, żebym jakoś bardzo przytyła w tej ciąży. No brzuch mam spory, ale chyba jak patrzę na zdjęcia, to nawet mniejszy niż wcześniej. Natomiast wiadomo, że to jakby nie ma się co porównywać ani z sobą, z poprzednimi ciążami, ani z innymi, bo to zależy od bardzo wielu aspektów. Natomiast te różnice, o których chcę Wam powiedzieć, to przede wszystkim ja w tej ciąży na samym początku miałam wrażenie, że puchnę i nie wiedziałam na początku w ogóle, o co chodzi, bo zaczęła mi po prostu jakby odkładać się woda. Po kilku latach na keto, kiedy tej wody nie mamy w organizmie, to mamy zupełnie inne odczucia. I teraz ja rzeczywiście te pierwsze 3-4 takie kilogramy to nabrałam tak naprawdę wody po prostu w pierwszych tygodniach ciąży. Więc to też świadczy o tym, że tak naprawdę ja chyba w tej ciąży wręcz mniej przytyłam, no bo właśnie nabrałam wodę, którą jakby przy poprzednich ciążach, nie będąc na keto, odżywiając się bezglutenowo, jakby zdrowo i tak dalej, ale zdecydowanie z większą ilością węglowodanów, no to po prostu jakby ta woda, która jest jakby związana z tym, że mamy w sobie glikogen, u mnie była, więc to na pewno bardzo odczułam, szczególnie na samym początku. Dużo kobiet pisze do mnie właśnie w temacie tego prowadzenia ciąży niskowęglowodanowej, no bo boimy się. Rekomendacje są takie, żeby jeść węglowodany i głównie się to na tym opiera. I rzeczywiście boimy się eksperymentować i to dobrze, że boimy się eksperymentować na sobie w tym czasie. Natomiast jakby to pełnowartościowe żywienie tak naprawdę, bogate w składniki odżywcze, które u mnie było w czasie ciąży, no zaowocowało tym, że jakby no z dzieckiem jest wszystko dobrze, nic się złego nie wydarzyło. No a też właśnie ta moja waga jest całkiem w normie, powiedziałabym. I przede wszystkim ja monitorowałam sobie poziomy mojej glikemii, poziomie insuliny i one też są w normie. Także myślę, że to jest bardzo ważne i to jest właśnie coś, na co chcę zwrócić Waszą uwagę. I tutaj dla potwierdzenia moich słów pokażę Wam kilka badań, do których linki macie w opisie filmu. Jedno z nich pokazało, że jeżeli matka, będąc w ciąży, ma insulinooporność,
to predysponuje to do tego, aby dziecko, po pierwsze, może to być związane z makrosomią, czyli z tym, jakby z tą dużą wagą dziecka po urodzeniu, natomiast może to być związane też z tym, że ono po prostu będzie miało większe problemy właśnie z poziomami glukozy czy insuliny już później, nawet w starszym wieku. Oczywiście plusem jest to, że na przykład karmienie piersią, jak pokazują badania, potrafi troszeczkę jakby zniwelować te skutki. Natomiast no znowu, kolejne badanie, które pokazuje, że jeżeli kobieta w ciąży będąc ma cukrzycę ciążową, to dużo większe jest ryzyko tego, że dzieci będą miały problem czy to z nadwagą, czy z otyłością. I tutaj nawet jedno badanie pokazuje wiek 9-11 lat. To się też potwierdza w innych badaniach, że na przykład matka może nawet, jeżeli urodzi zdrowe dziecko z normalną masą ciała, to ono po prostu w życiu późniejszym, w dzieciństwie, podczas dorastania, czy nawet w życiu dorosłym jest bardziej predysponowane do tego, żeby rozwinęła się u niego insulinooporność czy wysoki poziom glikemii. Także powiem Wam szczerze, że ja mam z tym taki wewnętrzny problem i dlatego chcę zrobić o tym rzetelny rzeczywiście materiał, który nie będzie tylko dla kobiet, które były na keto, ale myślę, że tak pod kątem takiego zbilansowanego żywienia dla każdej kobiety, która o tym po prostu myśli, żeby jakby trochę walczyć z tymi mitami. Jedz za dwóch, musisz jeść dużo węglowodanów, albo przyzwolenie, że po prostu jak masz ochotę na zajadanie się czekoladą, lodami, czym tam jeszcze chcesz, to możesz, no bo jesteś przecież w ciąży. Jakby no ten czas naprawdę ma ogromny wpływ na to, jakby jaki start i jakie życie później będzie miało na to nasze dziecko. I myślę, że wciąż za mało się o tym mówi, ponieważ nawet badania pokazują, że dzieci, które były w rodzinach adopcyjnych, na przykład bliźniaki, jeden był w rodzinie, która rzeczywiście, gdzie matka na przykład miała insulinooporność, miała cukrzycę ciążową, i potem te bliźniaki zostały oddane do rodzin adopcyjnych i jedna rodzina odżywiała się bardzo zdrowo, wszyscy tam byli szczupli, druga obżerała się fast foodami, to tak naprawdę te dzieci miały podobną masę ciała i nieraz miewały problemy właśnie z nadmierną masą ciała, czy to z wysokimi poziomami glukozy czy insuliny, dlatego że ich matka wcześniej właśnie miała te problemy i po prostu przekazała je poniekąd swojemu dziecku. I oczywiście to nie chodzi o to, że te moje 12 kg to jest jakiś totalny wyznacznik, bo tak jak mówiłam, nie ma się co porównywać i ja też wiem, że nieraz ciąża przebiega w trudny sposób. Dla mnie ta ciąża na przykład to było bardzo dużo mdłości w pierwszym trymestrze, czego nie doświadczyłam w poprzednich ciążach z chłopakami. Mówią, że jak dziewczynka, to tak się dzieje, chociaż to chyba takie trochę no nie do końca potwierdzone naukowo. I było mi trudno jeść jakby nisko węglowodanowo. Powiem Wam, że nawet jakby w drugim i w trzecim trymestrze, bo tych węglowodanów było u mnie wbrew pozorom mniej, bo w pierwszym trymestrze nieraz nie mogłam po prostu zjeść tych rzeczy, które jakby tak zdroworozsądkowo zjeść chciałam, więc to wiadomo, że trzeba dopasować. Druga rzecz jest taka, że to ile przytyjesz zależy nie tylko od Twojej diety czy trybu życia, ale od Twojego genotypu, od Twoich hormonów, od Twojej wagi przed ciążą, od wzrostu i bardzo wielu innych czynników. I mówi się też, że tak jakby zdrowo kobiety, które mają BMI poniżej 20, czyli no po części niedowagę, mogą przytyć tak od 12, 13 do nawet 18, 20 kg i będzie to w porządku. Kobiety o normalnej masie ciała, czyli BMI od 20 do 26, mogą przytyć od 11 do 16 kg, natomiast kobiety z nadwagą czy z otyłością, czyli BMI powyżej 26, no to jest od 7 do 11 kg, więc to też oczywiście zależy właśnie od tej naszej startowej wagi, ale też od różnych predyspozycji, także też nie ma się moim zdaniem co skupiać tak bardzo na tej wadze. Ja podałam Wam mój przykład, bo wiem, że wiele osób to interesuje i zastanawiają się, jak to właśnie jest na keto i jak to porównać, jeżeli chodzi o ciążę. Natomiast jakby najważniejsze jest po prostu jakby zdrowe podejście, zadbanie o siebie, zadbanie o rozwijające się w nas dziecko, bo od tego, co jemy, zależy i czy nie mamy jakichś niedoborów i czy odżywiamy się w pełne, gęste odżywcze produkty. Zależy to, jak szybko, jak dobrze rozwija się nasze dziecko, jak rozwija się jego mózg i jakby to są wszystko rzeczy potwierdzone naukowo. Więc zadbanie o te aspekty
zadbanie też o naszą taką mentalne dobre samopoczucie, bo to nie zawsze jest proste i myślę, że to jest dużo ważniejsze niż skupienie się na wadze, a wtedy wszystko będzie dobrze. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeżeli interesują Was te tematy okołociążowe, czy to karmienia piersią, to dajcie znać w komentarzach, bo w najbliższym czasie mam nadzieję, że pojawią się takie dedykowane właśnie materiały dla kobiet starających się o dziecko, dla kobiet w ciąży, dla kobiet karmiących. Także również chętnie po prostu przeczytam, czego Wy potrzebujecie. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!